Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na mszę wotywną ku czci Ducha Świętego, lekcję wyjętą z Dziejów Apostolskich. W one dni apostołowie, którzy byli w Jeruzalem, usłyszawszy, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Ci po swoim przybyciu modlili się nad nimi, aby przyjęli Ducha Świętego. Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie zstąpił, ale ochrzczeni byli tylko w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce i otrzymywali Ducha Świętego. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej i Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i przebywać u Niego będziemy. Kto mnie nie miłuje, nauki mojej nie przestrzegam, a nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojcem. To wam powiedziałem wśród was przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie jako daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, żem ja powiedział: odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, zaiste radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niżli ja. I teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się stanie, uwierzyli. Już o wielu rzeczach wam mówić nie będę. Nadchodzi bowiem Książę tego świata, lecz nie ma on nic we mnie, ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi rozkazał, tak czynię. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bojowaniem jest życie człowieka na ziemi. Bojowaniem będzie również ten nadchodzący rok szkolny. Nie dlatego, że mamy jakieś szczególnie wojownicze zamiary co do tego nadchodzącego roku szkolnego, ale dlatego, że każdy rok szkolny jest ciężką walką. Ciężką walką z własnymi słabościami. Ciężką walką o wypracowanie swojego charakteru. Osiągnięcie każdego celu tutaj na ziemi jest rzeczą, która wymaga pewnego trudu. Dotyczy to zarówno tych celów największych, naszego celu ostatecznego, jak i tych wszystkich naszych małych, zwykłych, codziennych celów, do których zdążamy. Każdy z nich wymaga pewnego wysiłku. I podobnie jest również z tą pracą w trakcie roku szkolnego. Jest ona pewnym bojowaniem. Wymaga ona tego, żeby naprawdę przyłożyć rękę do pługa, to znaczy nie cofać się przed trudnościami, przed ciężarami. Wymaga ona tego, żeby naprawdę nad swoim charakterem pracować. Jak powstaje charakter? Otóż charakter człowieka kształtuje się poprzez świadome powtarzanie czynności. Poprzez świadome. A więc człowiek musi sam tego chcieć, ale również musi to praktykować. Myślę, że rzecz jest teoretycznie być może nie aż tak oczywista, ale w praktyce jak najbardziej. Jeśli człowiek popełnia jakiś grzech, często, wielokrotnie, to oczywiście przyzwyczaja się do niego i z czasem staje się to częścią jego charakteru, wtedy właśnie jego złego charakteru, to znaczy to jest zła cecha danego charakteru. Natomiast jeśli chcemy wypracować jakąś dobrą sprawność, jakąś dobrą skłonność, to również człowiek musi najpierw zrozumieć, że to faktycznie jest pewna dobra rzecz, że naprawdę warto w ten sposób postępować. Na przykład, jeśli chodzi o sprawiedliwość, że warto każdemu oddać to, co się jemu należy i w przypadku jakichś zwykłych, codziennych relacji, na przykład, każdemu oddać odpowiedni szacunek. Jeśli człowiek dostrzeże, że to jest warte praktykowania i później to praktykuje, no to właśnie przyzwyczaja się do tego, wyrabia pewną dobrą sprawność. I w ten sposób tworzymy nasz charakter. I w ten sposób, praktykując przede wszystkim cztery cnoty kardynalne, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, człowiek może stać się człowiekiem wolnym i silnym.
człowiekiem wolnym w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli takim, nad którym nie panują jakieś ślepe emocje, takim, który faktycznie roztrząsa rozumem, co uzna za prawdziwe i słuszne i podejmuje decyzje. A z racji, że jest również silny, że jego wola została wyćwiczona, to wytrwa w tej decyzji. Człowiek wolny i silny to jest taki, który panuje przede wszystkim nad sobą. Człowiek wolny i silny to jest ta dobra gleba z przypowieści ewangelicznej, na którą gdy padnie ziarno Ewangelii, Słowa Bożego, to wtedy przynosi to ziarno na tej glebie owoc 30, 60 i 100-krotny. Ta dobra gleba. I tutaj praca na ten rok szkolny, jak i w zasadzie na każdy inny, to jest właśnie nasza wspólna, wszystkich rodziców, nauczycieli i was, drodzy uczniowie, wspólna praca nad tym, żebyście wy, ale też żebyśmy my byli tą dobrą glebą. I tak jak wspomniałem na początku, to wymaga pewnego bojowania, to wymaga pewnej pracy. Tutaj faktycznie trzeba przyłożyć rękę do pługa, to znaczy trzeba faktycznie swoje przyzwyczajenia czasami zmienić. Trzeba faktycznie trochę w to włożyć wysiłku. Trzeba przede wszystkim się zastanowić. Dlatego, drodzy uczniowie, cała nasza praca, wszystkie te zasady, które obowiązują w szkole, nasze zwykłe, codzienne życie, które właśnie jest ustalone poprzez różnego rodzaju zasady, wszystko to może się niektórym z was na pierwszy rzut oka wydawać, że są to tylko takie zwykłe, porządkowe regulacje. Otóż nie. Wszystko to zostało stworzone dlatego, że uważamy, że to pomaga. Pomaga właśnie w kształtowaniu tych czterech cnót kardynalnych. Że te dobre przyzwyczajenia, jeśli wy świadomie i dobrowolnie będziecie się pod nie poddawali, będziecie je świadomie praktykowali, bo uznacie, że to faktycznie jest coś dobrego i coś słusznego, one mają szansę pomóc wam stać się naprawdę wolnymi i silnymi ludźmi. Ludźmi praktykującymi właśnie roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Oczywiście to nie zadziała, jeśli wasza reakcja na to wszystko będzie oporem, będzie, muszę się jakoś tam poddać, ale to tylko będzie zewnętrzne. Oczywiście wtedy to nie zadziała w żaden sposób. Aby nad charakterem pracować, ta praca musi być świadoma, musi być dobrowolna. Człowiek właśnie musi świadomie powtarzać pewne dobre uczynki. I do tego was, drodzy uczniowie, zapraszam. Starajcie się zrozumieć, co i dlaczego tutaj w naszej szkole robimy. Dlaczego mamy takie, a nie inne zasady? Jak najbardziej, jeśli nie rozumiecie, to pytajcie. Dlaczego robimy różne rzeczy w ten, a nie w inny sposób, tak żebyście rozumieli, dlaczego uważamy, że to jest dla was słuszne. My być może czasem się pomylimy, być może jakieś nasze regulacje nie będą optymalne do wypracowania danej cnoty. To się może zdarzyć, oczywiście, ale co do zasady, wszystkie te nasze zasady, które tutaj wprowadzamy, wprowadzamy właśnie dlatego, że wierzymy, że pomogą wam one stać się wolnymi i silnymi ludźmi, takimi, którzy będą naprawdę dobrą glebą. Tą dobrą glebą, na którą gdy padnie na nie to ziarno Słowa Bożego i wyda wtedy ten 60, 30 czy 100-krotny plon. I o to chcemy dzisiaj prosić. Ja również składam tą najświętszą ofiarę w waszej intencji, w intencji rodziców i dzieci. Wczoraj w trakcie rekolekcji dla nauczycieli składałem tą najświętszą ofiarę w intencji naszych nauczycieli, dzisiaj w waszej intencji, prosząc o to, abyśmy faktycznie ten rok przepracowali, abyśmy faktycznie nie bali się tej pracy, abyśmy faktycznie wspólnie pracowali nad tym, żebyście i wy, i my również przy okazji stali się naprawdę wolnymi i silnymi ludźmi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.